Witam. Z tej strony Adam. Zostały nam jeszcze rozwiązać zadania otwarte z matury z maja 2018 roku. Matematyka podstawa. Zaczniemy od zadania 26. Czyli mamy tutaj nierówność. Ja ją sobie spróbuję przepisać. 2x kwadrat minus 3x jest większe od 5. Zaczniemy od przeniesienia tej piątki na lewą stronę. Policzymy teraz deltę. Wypiszemy tutaj sobie a, b, czyli nasze współczynniki i c. Wyjdzie nam ładny tutaj wynik, czyli pierwiastek z delty, pierwiastek z 49 będzie równy 7. Teraz przyda nam się policzyć x1. Czyli to się równa. Minus i minus. Tutaj 3 da nam 3 minus 7, które przed chwilą wyliczyliśmy i 2 razy 2, 4. Czyli wyjdzie minus 4 na 4. Wyjdzie minus 1. I jeszcze jedno. x2, czyli będzie minus b, tym razem plus pierwiastek z delty przez 2a, czyli będziemy mieć 3 plus 7 na 4, czyli 10 na 4, czyli 5 na 2, wyjdzie nam 2 i 1 druga. To są nasze miejsca zerowe, rysujemy oś, minus 1 i 2 i 1 druga. Kółka są niezamalowane, a było dodatnie, więc ramiona do góry. Mamy wartości tutaj dodatnie, ujemne, dodatnie. Nas interesowały wartości większe od zera, więc zaznaczymy sobie dodatnie tutaj przedziały. Tu i tu. No i odpowiedź damy, że x należy do przedziału, do sumy tak naprawdę przedziałów od minus nieskończoności do minus jedynki. Suma otwarte od dwóch i jednej drugiej do nieskończoności. Dobrze, na tym zakończę tą część. Pozdrawiam Was. Hej.